Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam na przykładzie takiej jednostki klinicznej, jaką znamy jako przyparcie boczne rzepki, że problemy z naszym kolanem często nie są tak naprawdę problemami lokalnymi. Czyli przejdziemy sobie od tego, jak jest tutaj zbudowany mniej więcej nasz staw kolanowy. I dojdziemy do, do tego, dlaczego u naszych pacjentów taki problem może występować. No i chciałbym oczywiście opowiedzieć troszeczkę wstępnie o możliwościach jego leczenia. Że, abyśmy zrozumieli, dlaczego w ogóle taki zespół u naszego pacjenta mógłby występować. Ja tutaj celowo używam słowa właśnie zespół dlatego, że uważam, że może mieć on dużo różnych przyczyn i jest to raczej pewnego rodzaju objaw, który jest wierzchołkiem takiej, takiej przysłowiowej góry lodowej. Czym on tak naprawdę jest? Jeśli mamy kolanko, które tutaj Wam narysowałem, i mamy Rzepkę, no to tym zespołem bocznego przyparcia będziemy nazywali sytuację, kiedy ta rzepka zaczyna nam w trakcie ruchu zjeżdżać do strony bocznej i zaczyna nam fizycznie obcierać się, okłykiać boczne kości udowej. W takim standardowym pojęciu, tak jak się tego uczymy, to zrzuca się całą winę na sytuację, gdzie... W pewnym sensie nadaktywne stają się struktury mięśniowe znajdujące się po stronie bocznej UDA. No, i tutaj mamy na myśli przede wszystkim mięsień obszerny-boczny, czyli jedną z głów mięśnia czworogłowego, która oczywiście też przyczepia nam się tutaj do rzepki i zaczyna ściągać ją w takim wektorze. Tak? Czyli one zaczynają po prostu przesuwać, e, przesuwać do boku. Jednocześnie, jako przyczynę takiej dolegliwości, e, zrzuca się ją na to, że spada masa i siła mięśni znajdujących się po tej stronie czyli przede wszystkim mięśnia e, przy, e, przyśrodkowego. Tak? Więc tutaj, jakby nam ta siła zaczyna spadać. Więc to oczywiście. Trajektoria ruchu tej rzepki drastycznie się zmienia. Czy na pewno chodzi o siłę mięśniową, o masę tego mięśnia? Raczej nie, przynajmniej nie we wszystkich sytuacjach. Czasami u niektórych pacjentów można zaobserwować to, że ta głowa obszernego przyśrodkowego jest stosunkowo mała. Na przykład widać asymetrię między jedną a drugą stroną. Może się tak czasami, czasami zdarzyć, często na przykład po unieruchomieniu, no ale mamy też pacjentów, gdzie definitywnie ta masa mięśniowa jest niezła, nie mamy tutaj jakiejś patologii na tym tle, a mimo wszystko ta rzepka nie rusza się tak jak powinna, więc trzeba by na pewno chodzić o tą masę. To co bardzo często obserwujemy u pacjentów, to to, że struktury leżące po stronie środku. Można powiedzieć, uda, i, i od wewnętrznej tutaj strony są po prostu wyhamowane. Są w jakiś sposób nieaktywowane przez nasz układ nerwowy w sposób prawidłowy. Do czego to doprowadza? Dosyć często do sytuacji, kiedy kolana zaczynają nam się zjeżdżać do środka. I to nie musi być widoczne w sytuacji statycznej. Tak jak oglądamy sobie pacjenta, Prosimy go o to, żeby sobie stanął, najczęściej w bieliźnie, wtedy możemy ocenić, jak te kolana wyglądają, jak wygląda miednica, stawy skokowe, czy w ogóle całe stopy. No i tutaj możemy nie znaleźć specjalnej żadnej patologii, ale kiedy poprosimy pacjenta o to, żeby kilka razy nawet zrobił przesiad, no to widzimy, że te kolana wymykają nam się po prostu spod kontroli. Często będzie taka sytuacja, że jedno z tych kolan będzie nam uciekało do środka, może też iść na przykład bardziej do, do strony bocznej, no. Będziemy generalnie widzieli tutaj jakąś asymetrię w tym ruchu. Świadczy to raczej nie o tym, że to z mięśniami jest coś nie tak, bo to są czasami osoby, które tej masy mięśniowej mają bardzo dużo, ale po prostu nie mają takiego wzorca motorycznego, który im pozwala na to, żeby tutaj była zachowana symetria i prawidłowy wzorzec. Dlaczego tak się może dziać? Z właśnie, właśnie nawet u tych osób aktywnych. Więc jeśli przyjrzymy się też temu, że kolano jest tak naprawdę dosyć feralnie zbudowanym stawem, składa się z kilku różnych powierzchni stawowych, w dodatku znajduje się między dwoma dużymi innymi stawami, które bardzo często ulegają różnym dysfunkcjom, np. staw skokowy. Większość tych osób, które ma problemy jakieś z kolanem. Wcześniej doznała urazów stawu skokowego. Więc zobaczmy, jeśli będziemy mieli problem ze stawem skokowym, tutaj oczywiście niewidocznym, to on jest bardzo mocno obudowany więzadłowo. Patrząc z punktu widzenia neurofizjologii, nawet jeśli takie więzadło uległo dysfunkcji poprzez jego nadmierne rozciągnięcie, później ono oczywiście nam się gdzieś goi, wraca do normy. Poza więzadłami, oczywiście, też torebka stawowa. Ona będzie nam dawała nieprawidłowy sygnał do naszego mózgu. Ten sygnał to jest często też informacja proprioceptywna. Czyli nasz mózg zapamiętuje sobie, że aha, czyli w takim razie skoro tam ta torebka czy więzadło jest rozciągnięte, to prawdopodobnie ten staw znajduje się w innej pozycji. W innej niż my to widzimy. No i na tej bazie oczywiście buduje dalej wzorzec naszego ruchu. No, i my, nie patrząc oczywiście na nasze stopy, robimy sobie przysiad, wchodzimy po schodach, schodzimy ze schodów, robimy takie nawet czynności dnia codziennego. To nie musi być trening, no i generalnie to kolano zaczyna nam e, uciekać. W tym momencie, kiedy mamy te struktury nieodpowiednio mocno zaangażowane w ruch, to coś nam musi sytuację nadrabiać. No i oczywiście mogą to być struktury leżące po Stronie bocznej. Innym, inną przyczyną, niż staw skokowy, może być na przykład okolica stawu biodrowego, na przykład mięśnie pośladkowe wielkie, które często nie są angażowane w ruch w sposób prawidłowy. Tutaj dosyć często używa się takiego fajnego określenia, jakim jest amnezja pośladków. Mi się akurat bardzo mocno to sformułowanie spodobało w momencie, kiedy ta aktywacja jest nieodpowiednia, no to wiemy, że też naprężenie pasma biodrowo-piszczalowego no nie, będzie, nie będzie odpowiednie. Często będzie musiało to być właśnie wspomagane przez większą pracę mięśnia obszernego bocznego. No i za tym może po prostu iść faktycznie ściąganie tej rzepki do strony bocznej. Znowu niekoniecznie w statyce, ale może być tak, że ten mięsień będzie pracował więcej niż powinien właśnie z z powodu braku aktywności pośladka. To wszystko będzie się odbijało po prostu na rzepce, która jest strukturą tutaj po prostu bierną. No i ból oczywiście fizycznie pojawi się spod samej rzepki z racji powstającego tutaj stanu zapalnego. Więc co możemy zrobić, żeby takiemu pacjentowi Pomóc z tym problemem, żeby on nie wracał. No oczywiście, poza tym działaniem lokalnym, które tutaj może obejmować działanie przeciwzapalne, powinniśmy też spojrzeć troszeczkę szerzej. Na to, co mogło być przyczyną takiego problemu. Czyli takiego pacjenta powinniśmy też dokładnie wypytać o wszystkie problemy, jakie miały miejsce w obrębie stawu skokowego. Możemy sobie ocenić ten staw, o czym dosyć często tutaj e, wspominamy na naszym kanale, o czym oczywiście dalej będziemy też nagrywać materiały. Czy te stawy pracują w sposób prawidłowy po jednej i po drugiej stronie? Często będzie też tak, że pacjent nie będzie pamiętał tego, czy doznał jakiegoś urazu. Więc jeśli zauważymy tam jakiś deficyt w pronacji, w supinacji jednego drugiego stawu, to warto byłoby zająć się tym w jakby pierwszej kolejności, zobaczyć, jak wygląda u pacjenta rotacja wewnętrzna i zewnętrzna w stawach biodrowych, też zająć się w tym w pierwszej kolejności, chyba że definitywnie mieliśmy do czynienia z urazem stawu kolanowego. Czego też oczywiście nie można wykluczyć. Więc najpierw zebralibyśmy sobie tutaj całą, jakby taką historię chorobową, ułożylibyśmy sobie z tego względnie na linii czasu, jakąś tą historię, no i ocenilibyśmy, gdzie mamy największe deficyty. Dlatego też ważne jest to, żeby sprawdzić, jak to wygląda w ruchu. Dlatego, że patrząc tylko i wyłącznie pod kątem statyki takiego stawu, czy wykonując tylko i wyłącznie testy kliniczne na samą rzepkę, sprawdzając jej dziś przesuwalność. No będziemy wiedzieli, że coś się dzieje w tym miejscu. Tak. No i oczywiście w bocznym przyparciu rzepki znajdziemy tutaj lokalne problemy, co nie będzie znaczyło, że jest to przyczyną powstawania takiej dolegliwości. Także w ten sposób udało mi się troszeczkę skonfrontować takie klasyczne podejście, które mogłoby nas doprowadzić w konkluzji do tego, że musimy wzmacniać. Stronę przyśrodkową, a jednocześnie rozciągać stronę boczną. Może się okazać, że takie postępowanie jest zupełnie bez sensu, dlatego, że jest to problem wtórny do czegoś, co miało miejsce wyżej albo niżej. Także zawsze szukamy, co tutaj mogło być przyczyną, naprawiamy zazwyczaj w praktyce takiej klinicznej. Okolice stawu biodrowego, staw skokowy, no i oczywiście staw kolanowy, jako wypadkowa często tych, yy, tych dwóch innych dużych struktur, będzie nam się leczyła niemalże sama. Oczywiście, tak jak mówiłem, jakieś działania mające na celu walkę ze stanem zapalnym, zwłaszcza przewlekłym, tutaj również powinniśmy dołożyć. Także na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. 20 października przygotowaliśmy dla was całkiem fajne wydarzenie. Także jeśli wejdziecie sobie na stronę www.neuroproject.pl/nauka, to znajdziecie tam troszkę więcej informacji na ten temat. Nie zapomnijcie się zapisać. Przygotowaliśmy coś kapitalnego. Jeszcze raz na razie.